Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdziemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Tak jak wam obiecałem, są zmiany, nareszcie, chociaż nie tak jak ja, nie takie jakie bym chciał, ponieważ zobaczmy sobie nasz status, to było info o wyposażeniu. Mamy dwie nowe zecy, chłopacki, przepraszam, mamy zbroję z Nargacuga. Nową, jak widzicie, mamy też dwa fajne klejnoty i zaraz do nich przejdziemy, ponieważ ma ona takie umiejętności jak czas na unik oraz krytyczne oko, kamień na twarz akurat, okej, niech sobie będzie, ale do tego mamy zatyczki do uszu oraz odporność na ogłuszenie. Niestety z czterogwiazdkowych, czwartego poziomu jedynie te zatyczki do uszu były ciekawe, no i odporność na ogłuszenie to jest tylko chwilowe, zobaczmy co z tego wyjdzie, to jest oczywiście niezłomny. Oprócz tego mamy okrywy Elukanta, tak bym to przeczytał, jeśli miałbym. I one mają ponownie bardzo fajne umiejętności, mianowicie smoczy atak i krytyczne oko. Dlaczego zapytacie smoczy atak? Dlatego, że jakbyśmy połączyli tej zbroi z Nargacuga oraz zbroi z Olekanta, z Elukanta, to mielibyśmy naprawdę fajny set pod uniki, pod wydłużenie uniku, pod krytyczne oko, jeszcze do tego smoczy atak. I będę myślał, że w tę stronę właśnie szedł, tylko że niestety zbroja z Elukanta wymaga od nas kawałków Ratiany i jeśli będziemy mieli misję z Ratianą, spróbujemy na nią pójść. Jeśli nie, no to będzie trzeba to wyfarmić kiedy indziej. Plus Nargacu oczywiście, must be. To są dwie rzeczy, które będę na pewno łączył, ponieważ to są mega mocne, zbroje. No i oprócz tego mamy tutaj dodatkowy, ta ma tylko smocza, takie krytyczne oko, a czas na unik tutaj wywodzi się z czterogwiazdkowego, z klejnotu czwartego poziomu. Ale... No właśnie, ale... czekajcie, dobrze mówię czwartego poziomu? Chwila, czy ja coś pomyliłem teraz? Nie, dobrze mówię, to ma czwarte... tutaj mamy klejnot trzeciego poziomu zbroi z Nargacuga, bo właśnie miałem takie... coś mi tu nie pasuje. Muszę przyznać, że z klejnotów trzeciego poziomu jedynie są... Jest jeden bądź dwa, które by mnie bardziej interesowały, ale one są dla nas niedostępne, dlatego że musiałbym pobić jeszcze raz Kushala Deore. I nie chcemy się tego robić, co jest dosyć oczywiste. I w ogóle nie miałbym też pewności, że to akurat wypadnie, co jest mi potrzebne. Plus generalnie klejnoty trzeciego poziomu aż tak bardzo mi nie są przydatne, zaskakująco. I proszę zobaczyć, to jest ten koteł, który się przymilał do Chikae od dłuższego czasu. Dobra, idziemy na kolejnego questa z czwartego poziomu. Niestety mamy... O, tutaj jest, dobra, mamy Ratiana i Shogun Sinator. Idziemy na to, moi drodzy. Tak, zdecydowanie. I szczerze mówiąc, chyba zostałem przy tym, co mam, bo nie... Ratiana jest... No, trująca. Sinator, nie mam pojęcia, ale szczerze mówiąc chyba najbardziej interesuje mnie głównie ogłuszenie. Z drugiej strony też będę musiał jeszcze spojrzeć na jedną inną rzecz. Ale... tak, oczywiście, klasycznie. Tak jest. I pojechamy. Proszę bardzo, Dango z Biglem i adrenalina i osłabiacz i tak dalej. Wszystko weszło. Tylko teraz tak, jedna rzecz, która by mnie interesowała, nie o to mi chodziło. Jak wyglądają nasze łączne... jak wyglądają nasze łączne odporności, to jest ekran statusu. Niestety na ogień mamy minus 3, na pioruny minus 2, na lód minus 1. To nie jest jeszcze tragedia, to nie jest jakieś minus 10 czy minus 11, ale akurat idziemy na potwora, który jest ognisty i mamy ognistą broń oraz odporność na ogień z trochę niską. To zgodność, dobrze, że jest, ale no... może być troszkę ciężko. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że nie będzie tragedii. Co jest niebezpieczniejsze, ognisty dech Ratiany czy szczypce Shoguna Sinatora? Nie mogę przestać o tym myśleć i nie mogę spać. Możesz dla mnie wyjaśnić? Spięty badacz. To jest treść naszej misji i proszę bardzo, gdzie trafiliśmy? Oczywiście, że do jaskiń lawy, w których też mamy jeszcze jakąś misję. No i proszę bardzo, a kto to jest? A to Magna Malo, oto z nami tutaj. Powiem szczerze, że kusiłoby mnie, aby go złapać, ponieważ mamy misję związaną ze złapaniem Magna Malo, ale mamy dwa potwory do zaatakowania dzisiaj, do załatwienia i nie chcę tego robić. Mówię, misje poboczne gdzieś tam zostawiam, one są rzeczywiście dla mnie poboczne. Fajnie byłoby je pewnie zrobić, ale nie zrobimy ich teraz na pewno. Nie wiem, może podczas live streamów się za nie zabierzemy. Potem jak już je skończymy, ponieważ to jest to samo, tak? To nie jest tak, że to jest nowy potwór, to nie jest coś, co powoduje, że nagram z tego odcinek, bo mi się to po prostu nie opłaca. Shoguna Sinatora chyba jeszcze nie widzieliśmy. To będzie nasz... Nie, widzieliśmy go, okej, musieliśmy z nim walczyć, bo widzę, że jest na mapie. Normalnie pokazany.
Ale... gdzie tutaj była ta moja... O, właśnie, tutaj wracam na naszą ścieżkę duchobaków. To nie jest tak, że mam jakiegoś nowego potwora czy coś, tak? To nie jest coś ultra nowego, więc nie widzę sensu robienia z tego odcinka. Jeśli już gdzieś to będziemy robić, to raczej to będą live streamy, tak jak mówię. Bo mi się to bardziej opłaca i jest to takie luźniejsze dla mnie. Zacząłem się trochę... Znaczy to nadal nie jest tak, że jakoś bardzo jestem przekonany do live streamów. Nadal nie mam zamiaru ich robić za często. Ruda płonąca dzikim płomieniem, wydobycie jej wymaga dużych umiejętności. Okej, nice'u. To nadal nie jest ten elitarny, cudowny węgiel, który mieliśmy przynieść, no ale może być. To nie jest tak, że nadal jestem jakoś wybitnie przekonany, czy nadal jestem jakiś mega negatywny wobec live streamów. Po prostu w tej grze nie ma czegoś takiego, że te zadania poboczne wprowadzą jakiś element fabuły ważny, przynajmniej w tym momencie. A co z tego trafimy? O proszę. Kalcydowa, zakładam. Maska kości. Maska ze skamieniałych kości smoka, mocna i niezwykła. Dodatkowe punkty, za to zgarnęliśmy, spoko, nowy przedmiot. Ja nigdy nie byłem jakimś ultra przeciwnikiem livestreamów, po prostu nie robiłem ich, bo nie było za bardzo gier, które by się do tego nadawały. W mojej opinii, teraz, no ten, tak, mamy formułę, która czasem, znaczy teraz to mamy przerwę w formule, ale generalnie mamy formułę. Ja tam troszeczkę, muszę przyznać, że w nią pogrywam prywatnie, w wolnym czasie, akurat teraz miałem parę ładnych godzin w tym tygodniu wolniejszych, których nie mogłem nagrywać, a mogłem sobie pojeździć. I tak też robiłem. I to jest jedna z tych gier, w których uważam, że livestreamy są jednymi z bardziej nadających się rzeczy. Myślę, że z tego nie robiłbym odcinków. Tutaj z Monster Huntera oczywiście, z tych wszystkich pobocznych pierdółek mamy możliwość zrobienia. Ale chcę tego boskiego owada zebrać, dziękuję. To jest boski owad i jest też chyba bóstwo owad, jak dobrze pamiętam, więc taka śmieszna śmieszność. I wydaje mi się, że to są po prostu gry, które się do tego nadają. Najbardziej z tego wszystkiego, co ja teraz prowadzę. Znaczy w sumie teraz tylko to prowadzę, bo od dawna nie miałem czasu na nic innego. Plus, no oczywiście jeszcze pod koniec miesiąca tam wejdzie to, co ma wejść i... Dlatego też troszeczkę cisnę tego Monster Huntera, muszę przyznać. Czy my możemy tę... Nie jest mnabra, prawda? Chodź tu. Chodź tu. O, trafiona. Chyba załatwiona. Co była mnabra? No nareszcie, okej. Okay. Z mnabry też potrzebuję trochę przedmiotów. Możemy z nich zrobić, tylko że to była jedyna, która mi się tutaj trafiła. Z nich, jeśli uda się, to spróbujemy też zrobić trochę zbroi. Przynajmniej, wiecie, na czas, na zastępstwo, ponieważ ona dawała też całkiem fajne efekty. Miała więcej obrony itd., itd. Ale na chwilę obecną chyba tyle. A wie co? Bierzmy się już, ponieważ mamy całkiem tę naszą postać do... Ładnie do... Witam tymi przedmiotami. Tam chyba jak przejdę, to jest to łowisko, tak? Ryb czy nie? O, dziwo nie. Gdzie my tutaj wychodzimy? Aha, okej, już wiem gdzie. Dobra, wróćmy więc tam. Zresztą tam jeszcze widziałem jednego chyba duchobaka na wytrzymałość, tak jest. Akurat powinien nam... Może nie dobije nam tego. Nie dobije nam tego do maksa, ale jest wystarczająco dobrze. Już mamy te jedne skamieniałe. Otwory. Niestety nic z tego nie wypadło fajnego. Troszkę HP. No, powiem szczerze, że wyjątkowo nasza ścieżka duchobakowa. No dobra, trudno, zjadłem nie tą rzecz, co chciałem, ale mniejsza o to. Nasza ścieżka duchobakowa była wyjątkowo dzisiaj obfita w przedmioty. O, dzień dobry, nabra druga. Chodź tu. Jej potrzebuję, więc wybaczcie, ale troszeczkę będę na tym nabry się rzucał. Najbardziej mnie boli to, że trafienie ich to jest po prostu jakaś mordęga. Przynajmniej się nie rozwalają jak te inne małe stworki w... Nie wiem teraz, jak one się nazywały. W Cytadeli. Chodź, Sakuya. Idziemy stąd. O, proszę bardzo, pamiętacie, jak mówiłem o Magnamalu i łapaniu go? Oczywiście tego nie zrobimy, ale nasz Sinator się tam wybrał. Poza tym... Kurczę, ja tak marnuję czas, trochę za dużo go zmarnowałem. W sensie, no 5 minut można powiedzieć, że to nie jest tragedia, ale to jest trochę dużo, jeśli chodzi o to, że mam tutaj
planach rozwalić Senatora i Ratianę, które są troszkę potężniejsze. Ten Senator nie będzie się bił z Magna Malo? No nie mają zamiaru nic zrobić tutaj? O, jest, w końcu, dobra. Trochę mu to zajęło. Jak widzicie, musiał się ogarnąć ewidentnie. Podrapał się po głowie. No takie, co ja tu robię? Po czym, może jednak warto było zaatakować. Ała. O, i Senator dostał? Tak jest, Senator dostał chyba. Albo i nie? O. Dobra, dostał Senator w końcu. Okej, a mi się jeszcze oberwie tą wybuchoplagą. Mam nadzieję, że nie zemdleje. W sumie jestem ciekaw, czy mógłbym zemdleć na tym Senatorze, jak go ujeżdżam. Nie chcę tego sprawdzać na pewno, ale to jest taka interesująca rzecz. Powoli nam się tam HP odnawia. Nie mam go też za dużo, bo się wpierdziłem dwa razy pod ich... chciałem być żądła, ale no... Senator ma na przykład... Jest jego szybkie ataki, to jest złoto. Uła, ale ten mocny atak, 508, nieźle. Naprawdę nieźle. Okej, okay, jeszcze raz damy radę. Widzieliśmy. Tak jest? Jest jeździec obrońca, proszę bardzo. Jeździec pogromca, przepraszam. Czemu to nazywam jeźdźcem obrońcą? Jest jeździec pogromca. Tak, zdecydowanie ta wybuchoplaga, ona się nie, jakby nie triggeruje, kiedy jeździmy na podporze. O, dobra, teraz widzicie. Strzelam z niego i dosłownie mi się aktywowała. To jest bardzo spoko, uważam. Dobra, tłuczemy Ratianę po twarzy. Dalej, jeszcze. Okej. Okay. Mimo, że ona jest teoretycznie ognista, tak. O, proszę, ładnie nas tutaj wyleczyła Selin. Dzięki, super. Nam się na pewno przyda. Mimo, że ona jest ognista, to całkiem spore obrażenia jej robię. Chyba, że się mylę, że ona jakoś nie jest ognista, ale powinna być. Okej, okay. Mikstura. Halo, mikstura. Halo, mikstura. Jest ognista, jak najbardziej. Tutaj teraz wypluwa z siebie ogień. Ale, ciekawe jest to, że... Nie ma odporności na te nasze umiejętności. Znaczy, przepraszam, nie na umiejętności, tylko na nasze ostrza. Czy ja mam teraz do was jakiś jeszcze temat fajny? Chyba nie do końca. Mógłbym poopowiadać troszeczkę o drukarkach termicznych, skoro jesteśmy w tak gorącym miejscu jak jaskinie lawy. I muszę wam przyznać, o, jeszcze jedna rzecz. Jest dzisiaj niemiłosiernie gorąco, więc jeśli, moi drodzy, moje czoło jest, nie wiem, świeci się bardziej niż powinno, bardziej niż kiedy nagrywam w nocy, bo zauważyłem, że głównie kiedy nagrywam w nocy, to moje czoło się świeci, więc zakładam, że po prostu jest kwestia tego, że powinienem mieć lepsze, mocniejsze lampy tutaj, aby lepiej doświetlały tło, bo inaczej moja kamera nie ogarnia. Przyświetla mi czoło. O, proszę bardzo, znowu tutaj, dzień dobry, Senator i Ratianna. Czy tym razem będzie znowu walka, czy będą się bili? Chyba tak, a to wygląda. Chyba jednak Ratianna się na nas rzuciła. Okej, okay. Senator, chodź tutaj. Senator w ogóle jakiś taki wyjątkowo spokojny wobec innych potworów. Już się nimi nie przejmuje wybitnie. Jak tak patrzę na niego. Okej, okay. I dostał od Ratianny. O, i uciekł, super, no. Cudownie. Trudno, no to Ratianna chyba będzie naszym potworem numer jeden do obicia. Albo do zabicia. Więc tak, ogarnąłem, że powinienem mieć chyba mocniejsze trochę światła ogółem. Oj, niedobrze. Szybko, leczonko. Do tego oczystka. No. Nie, to nie jest oczystka. Miałem wziąć antidotum. Czemu ja nie mam antidotum? Halo? Czekaj się. Mam tutaj antidotum. Czego nie mam na moim pasku żadnym? Okej, okay, dobra, widzicie, jest jedna rzecz w końcu, o której zapomniałem. Będzie trzeba dodać za chwilę. Myślę, że to jest akurat jedna z ważniejszych rzeczy, którą warto mieć przy sobie. Także ta Ratianna jest okej. Okay. Wybaczcie, bo się skupiłem na tym, żeby przywrócić z powrotem na dobrą rzecz w ekwipunku. Okej, okay, wybucha powinno ją walność. Tak jest, pięknie. Ponad 500 obrażeń. Będziemy w stanie jeszcze do niej podejść i ją tutaj poobijać po
ponownie w pysku. Jest u mnie dosyć gorąco wyjątkowo. Nie spodziewałem, powiem szczerze, że nie spodziewałem się takich temperatur. Najgorsze jest to, że nie mam nadal żadnego sensownego. O, widzicie, jesteśmy teraz totalnie odporni na teryki potworów. Nie mam totalnie żadnego. Jak się nazywa? Żadnego wiatraka, bo swój poprzednik, którego normalnie używałem w takie, tego typu dni, niestety oddałem, znaczy oddałem, pożyczyłem osobie w pracy i teraz ta osoba z niego korzysta, ponieważ ona bardziej go, powiedzmy, potrzebowała niż ja do tej pory. I tak jak mówię, w końcu trafił się dzień, gdzie nie dopadła temperatura i trochę umieram. Nie wiem, drukarki termiczne, okej, rzućmy tym tematem, bo czemu by nie? Okej, akurat mnie wyleczyła Celine, kiedy... Nie potrzebowałem tego aż tak mocno, ale może być. Więc miałem trochę ostatnio w życiu styczności z tymi drukarkami ze względu na pewien projekt, który nie jest akurat mój, to jest projekt pracy, ale miałem z nimi trochę więcej styczności i powiem wam, ilu rzeczy nowych się dowiedziałem. Na przykład tego, że absolutnie nie znoszę tego, że wszyscy korzystają z jednego języka programowania, który jest dla, powiedzmy, natywny dla drukarek, aby zaprogramować, jak wydrukować dane naklejki, ale każdy interpretuje go w inny sposób i na przykład jest masa drukarek od jednej firmy, które zinterpretują ten język dobrze i jednocześnie źle. Nie będę dawał przykładów, ponieważ nie mogę ze względów różnych. Nie mogę mówić, która firma, jaka drukarka i tak dalej, ale mogę wam gwarantować, że jeśli weźmiecie sobie drukarki kilku marek, o proszę bardzo, przyszedł jeszcze Magnamalo. Tym razem on zasiekł tutaj Ratianę. Okej, bierzmy ją. Akurat nie na Magnamalo, a pójdziemy na naszego kolegę, przyjaciela z trzynastki. Na trzynasty posterunek, można tak powiedzieć. Takie dobre nawiązanie. Więc jeśli weźmiecie kilka drukarek, które, powiedzmy, wiodących firm, drukarek termicznych, wiodących firm, może się okazać, że one totalnie inaczej wam wydrukują rzeczy i totalnie będzie to zły wydruk. W sensie powiecie im, o, macie zrobić jedno i sprawdzicie sobie komendy i sprawdzicie sobie to w jakiegoś rodzaju symulatorze. W sensie są strony, które symulują, jak będzie wyglądała naklejka. W sensie mają tam kod, możecie sobie kod wklepać i wam pokaże, że o, na przykład tu macie teraz kod kreskowy, albo o, tu macie QR code. Albo o, tutaj macie, nie wiem, zrobiony jakiś tam tekst, albo jakąś taką ramkę, tak? Macie jakiś obrazek, też można tam wklepać w kod. I to jest tak bolesne po prostu, bo nagle dostajecie drukarkę i macie takie, okej, firma wymaga tego, żeby to było na naklejce. I potem się okazuje, że nie, bo na przykład, nie wiem, ta drukarka nie obsługuje danej funkcji albo tamtej funkcji, bo tak naprawdę język, którego się używa, tutaj mogę chyba powiedzieć śmiało, to jest język, który nie jest jakby jakimś takim osobnym językiem dla tych, znaczy jest poniekąd, ale nie jest on jakby taki niezależny, nie jest stworzony przez jakichś tam programistów, nie jest on na przykład jak C# stworzony przez Microsoft, jak dobrze pamiętam, tylko ten język, którego się najczęściej używa w drukarkach, to albo to jest, nie wiem, to jest zawsze ZPL. ZPL to jest Zebra Programming Language, w tym momencie ma drugie swoje wydanie. No i problem jest taki, że ZPL jest stworzony, jak sami pewnie możecie wnioskować, jeśli przynajmniej kojarzycie tę firmę, to jest stworzone przez firmę Zebra. Zebra to firma tworząca różnego rodzaju właśnie, wow, zaskoczenie, drukarki. Oj, tutaj było blisko i bym oberwał od tej Ratiany i właśnie to też zrobiłem. Własną głupotę. Chciałem, czy coś dobrego mam na lekarza i mam antidobry. No tak, akurat średnio nam będzie to przydatne, ale zobaczymy. Spróbujemy jeszcze coś z tego wyklepać. Zebra oczywiście nie tylko tworzy drukarki, tworzy też na przykład telefony, te takie bardzo wytrzymałe, pewnie możecie je kojarzyć, na przykład jeśli kiedyś widzieliście telefony, które Caterpillar daje swoim inżynierom. Caterpillar to jest ten taki kat, oni są od
od na przykład różnego rodzaju maszyn budowlanych, to może wam tutaj najwięcej powiedzieć, tak samo podobnie, to jest ten sam sektor co JCB. Jest, się zacząłem rozgadywać, bo to jest moja w sumie do nich aplikowałem kiedyś o pracę. I nawet doszedłem do etapu rozmów kwalifikacyjnych, wow, sukces. No jak dla mnie to jest w sumie sukces, patrząc na moje doświadczenia z rynkiem pracy. Jeszcze możemy zejść w sumie, zebrać te duchobaki, 2 albo 3, bo widzę, że tutaj się jeszcze pojawiły. Nie wiem w sumie, czy nam cokolwiek dadzą, ale już widzę, że akurat ten nam nie da dużo, bo HP już mamy na maksa, ale no, do ataku jak najbardziej. Więc to są podobne właśnie telefony, jak mają na przykład inżynierowie w Caterpillarze. To są takie mega pancerne telefony. Ale wracając, Zebra jako firma stworzyła właśnie sobie ten język programowania, aby łatwiej było wizualizować czy tworzyć naklejki przy pomocy komend. Jeśli mam do czegoś porównać ten język, to uważam, że nie mam porównania do czegokolwiek sensownego. Najbliższe, co moim zdaniem jest tego, to jest coś w stylu połączenia, coś a la assembler, ale nie do końca. O proszę, wieczny węgiel, łatwopalny i długo palący się węgiel. Bardzo rozchwytywany, dostałem 2 jego sztuki, więc jeszcze gdzieś będziemy musieli poszukać jednej dodatkowej. Rzućmy się na Teratianę, spróbujmy ją jeszcze tak przelecieć idealnie. To źle zabrzmiało, bardzo wyjęte z kontekstu. Mam wrażenie. Oj, oberwie mi się, tak jest, bo ona tej leciała na rage. O, jeszcze od razu nam skoczą te nasze krwiopijce małe. Czyli to jest ten kij leczniczy. Kij leczniczej kończyny. Czyli ta lecznicza kończyna, jak dobrze zakładam, to jest ten wampiryzm, który nam daje. W momencie, kiedy rozwalimy tę, nie wiem, klatkę. To wygląda jak klatka moim zdaniem, no ale nie mam chyba niczego lepszego. Chociaż nie, to nie jest wampiryzm, to nas po prostu leczy z czasem. Po trochu. Co jakiś tam moment. Oła. No i co? Trzeba się wyleczyć. Oła. Oła. Jeszcze jestem otruty. Nie chcę za bardzo stracić HP na tej latianie. Okej, okay. Akurat trafiła kogoś innego. Szukam cały czas tutaj, bo przed chwilą widziałem ta taka śmieszna, która mogła... O właśnie, tu jest ta. Nie wiem, jak ona się nazywała. Nieważne. Zwróciłem uwagę na nazwę, a nie zdążyłem jej przeczytać. W każdym razie ta rybka, która... Znaczy ta rybka latająca, która wabi potwora do siebie. Raczej odciąga uwagę z nas na siebie. Czasami przełączam sobie te umiejętności przypadkiem, chociaż wydaje mi się, że mam dokładnie te same umiejętności na obu setupach. Nie był najszczęśliwszy atak z mojej strony. Generalnie jakoś mi niespecjalnie idzie, powiedziałbym. Szczerze. U mnie ładnie ta Tarotiana bierze w combo cały czas. Teraz sobie może się jeszcze najeść nieco. Aż trochę nam spadła wytrzymałość. No i się nasi towarzysze pobiją za nas. Dobra, i wracamy. Tak, no i oni jakby stworzyli sobie ten język, żeby można było łatwiej programować. Ciężko jest mi wytłumaczyć go. On jest, tak mówię, bardzo assemblerowy, ale zarazem nie jest on aż tak irytujący jak assembler. O nie o to mi chodziło, nie o to mi chodziło. Miałem się wyleczyć. Dodatkowo jeszcze przyda mi się na pewno. Właśnie, ona mi odleciała już 2 razy, a ja nadal nie wrzuciłem sobie nigdzie antidotum. Powinienem był. Mówię, wrzucę sobie na pewno gdzieś tam na drugi slot, na drugą część naszego koła. Tak, dobra, mamy tego naszego pająka lalkarza. No. Możemy powiedzieć, że irytuje mnie fakt, że sam siebie przez to trochę pierdzieliłem. Teraz nie mam możliwości szybkiego używania mikstur. Jak próbuję. Przepraszam, nie mam szybkiego. Inaczej. Mam możliwość szybkiego używania mikstur, nie mam za bardzo możliwości sensownego przełączenia się na pasku tutaj moim, kiedy mam akurat antidotum wybrane. Muszę znowu przełączać przez cały pasek, aby do tego antidotum dostać. O proszę, trafiła mnie w końcu flagą ognistą. Nie, właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Widzicie, muszę się przełączyć przez pół paska, żeby do tego się dobrać.
Powiem wam, że teraz jak tak na to patrzę z perspektywy czasu, to ja nie mam pojęcia, jak ja się kiedyś leczyłem, no ale najwyraźniej kiedyś nie miałem takich problemów jak teraz z HP. Okej, okay, trochę nie trafiła. Na szczęście dla mnie. I ten język jest no, nie najgorszy do programowania, w sensie nauczyłem się go relatywnie łatwo, jeśli mowa o podstawach. W sensie jestem wam w stanie zrobić naklejkę, jaką chcecie w tym języku. Problem jest taki, że ten język ma... o dobra, pamiętajmy o tym. O właśnie, teraz zlecenie zaliczone. Ustawmy sobie w menu kołowym. Ten na drugim. Powiedzmy może tutaj za mega pigły demona ustawmy sobie antidotum. Właśnie tak jest. Czekajcie, ja tutaj coś mam, co ja tutaj mam? To jest lek ziołowy, nie pamiętam co lek ziołowy dawał, ale antidotum jest moim zdaniem ważniejsze. Chyba, że lek ziołowy też działa jak antidotum, ale to nie pamiętam, muszę przyznać. Jakie miał on działanie i w tym momencie moja nagrywarka padła. Znaczy działa, ale nie działa. Dajcie mi chwilę, ponieważ mówię, ona lubi odwalać. Okej, okay, wróciliśmy. Okej, okay. Muszę uważać, bo czasami ewidentnie chyba jak uderzę w nią, to się rozłącza. Muszę ją gdzieś jakoś bardziej ogarnąć, jeśli chodzi o połączenie z moim PC-tem, ale to kiedy indziej. Po prostu muszę ją lepiej ulokować gdzieś tutaj, albo w ogóle znaleźć dla niej jakieś takie miejsce tylko i wyłącznie dedykowane. Aby nie musieć jej za każdym razem podłączyć, ponieważ aktualnie podłączam ją pod mój panel przedni i stąd ona mi leży pod nogami. Stąd wynika to, że leży u mnie pod nogami, ponieważ po mojej prawej jest switch na jednej z półeczek. I no takie są powody tego, dlaczego ona tam leży. No i też dodatkowo mój monitor, na którym gram, jest też po mojej prawej. Kiedy mój komputer jest trochę po lewej, z drugiej strony w ogóle biurka. Oj, jestem nie dość, że spalony, nie dość, że otruty, to jeszcze paliłem się. Ale plusem jest to, że jeszcze nie padłem, Oczywiście. Chciałem powiedzieć, że plusem jest to, że jeszcze nie padłem i jeszcze mam cały czas te 3 HP, no. Już nie mam, można powiedzieć. O, dobra, moje ulubione. Wskakujmy z powrotem. Zwróćcie uwagę, że już 25 minut prawie mamy. Oczywiście pierwsze 5 minut to było latanie, ale mamy 25 minut i nadal jeszcze nie ubiłem Ratiany. To może być dosyć problematyczna misja. Tak, więc ewidentnie jak tutaj uderzam przez przodek w tę nagrywarkę, to coś się dzieje i ona się rozłącza. Będę musiał nad tym popracować, będę musiał jakieś rozwiązanie tego wymyślić. Teoretycznie mógłbym ją jakoś pewnie do mojego komputera przypiąć, tylko... Nie, chyba niedawno zamówiłem sobie nowy kabel HDMI, taki lepszy właśnie, dlatego, że irytowało mnie. Wydaje mi się, to jeszcze dorzucę rzecz, żeby wyjaśnić, dlaczego mówię o tym kablu. Wydaje mi się, że ten taki odgłos, takiego jakby chrupania, który czasami się pojawia w moich słuchawkach i waszych również, ponieważ wiem, że jest on związany z właśnie przechwytywaniem dźwięku. Wydaje mi się, że to może być spowodowane dosyć kiepską jakością kabla, ponieważ aktualnie kabel, którego używam, jeden z kabli, którego używam, to jest jakiś taki byle jaki kabel HDMI, który mi się trafił gdzieś, jak miałem pod ręką. Więc zakładam, że to może być jego wina, ponieważ drugi kabel, którego używam, jest od mojej PS5 i jestem niemal pewien, że to musi mieć już jakiś tam poziom poziom wykonania, musi po prostu jakieś... Tak, musi do jakiegoś poziomu wykonania dojść, tak? W sensie mają pewnie jakieś regulacje, kiedy te kable mogą zostać sprzedane. Oczywiście no, nie mówię, że one będą ultra hiper najlepszej jakości na świecie, ale spodziewam się, że raczej ta jakość musi być wystarczająca, aby nie było problemu z obrazem, ponieważ no, to jest coś, co oni dorzucają do zestawu, tak? Oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby rzucić jakimś beznadziejnym kablem HDMI, ponieważ to, jaki obraz będzie dawała konsola, jest ważne dla nich, tak? W końcu... Jeden z ważniejszych elementów konsoli, tak? Czy obraz z niej jest dobry, czy może być streamowany z konsoli. Streamowanie to nie tylko chodzi, nie chodzi moi drodzy tylko o to, przez to o streamowanie tego na platformie YouTube czy na Twitchu. Chodzi oczywiście o streaming obrazu do urządzenia. W tym wypadku streaming sam w sobie oznacza strumieniowanie. Strumieniowanie może być strumieniowaniem obrazu z konsoli. O proszę bardzo, Ratiana już powoli umiera.
to myślałem że pójdzie nam trudniej, ale znaczy z drugiej strony straciłem jedno HP na niej, więc nie powinienem się jeszcze tak cieszyć, poza tym jeszcze jej nie ubiliśmy, więc kto wie co się jeszcze stanie, prawda? A tutaj pięknie pojechałem pomiędzy nogami. Nie, że najpierw powiedziałem, że ją przeleciły, a potem jeszcze, że pięknie pomiędzy nogami latamy. No cudownie po prostu. Cudownie. Coraz lepsze to moje zdanie dzisiaj. Więc zakładam, że ten kabel po prostu od PS5 musi być dobrej jakości. Albo wystarczająco dobrej jakości. To nie jest na pewno jakość ultra hiper, nie wiem, 8K wam przetworzy czy cokolwiek. Czy nie będzie żadnych artefaktów, ale zakładam, że przynajmniej będzie miał wyższą jakość tego, który mam aktualnie. No i kupiłem jeszcze jeden taki naprawdę spoko. Wydałem na niego trochę. I właśnie po to, żeby on był moim drugim kablem do nagrywarki, drugim przewodem do nagrywarki. Aby móc zastąpić ten aktualny. Zobaczymy, czy to pomoże. Jeśli nie, no to będę nadal kombinował z przełączeniem tych przewodów. Może sobie to jakoś zamienimy jeszcze z którymś z moich monitorów itd. itd. Opończa Ratiany. Legendarna łuska Ratiany, którą potrafi... Kto potrafi ją obrobić, panuje nad ziemią i niebem. Wszystkie te łuski, te opończe są... Mają taką samą drugą część opisu praktycznie. A w pierwszej zmienia tylko nazwa potwora. Śmieszne. Więc tak, to jest mój plan na chwilę obecną. Wiecie, tam jeszcze jest ten. No, wiecie co? Tak patrzę. Czy ja tutaj kiedykolwiek byłem? Nie mówcie mi, że ja widzę to, co widzę. Kliniec, moi drodzy. To był kliniec. Poza tym, jakbym tutaj przyszedł, co jest w tym miejscu? Aha, dobra, to jest to wejście tu. Nigdy tego klinca tutaj nie zauważyłem. Jakim cudem? Nie wiem. Pamiętam do tego, że rzadko tędy przechodziłem, bo to jest naprawdę miejsce, z którego nie spieszyło mi się tam na dół. Znaczy, przepraszam, wręcz przeciwnie, nie, czekajcie. Jestem tutaj. Okej, okay, jeśli tam chodziłem, to raczej chodziłem nie zwracając uwagi na okolice. Znamy kolejny kliniec, moi drodzy, super. Mówi, to się po prostu czasami się zdarza, że on się gdzieś tam trafi, jeden czy drugi, ale tymczasem musimy jakoś wrócić szybko, zejść stąd i wrócić do naszego pana Sinatora, który w tym momencie poszedł akurat tam, gdzie jest Ratiana, którą przed chwilą oskalpowaliśmy ze wszystkich przedmiotów, które miała na sobie, bądź ewentualnie w sobie. Tak i... Tyle, moi drodzy, to jest cały mój komentarz, po prostu wydaje mi się, że to z tego powodu były te takie chrupiące dźwięki gdzieś. A co z tym dodatkowym kablem HDMI zrobię? Nie wiem, pewnie będę z niego korzystał jako z dodatkowego kabla HDMI do jakichś, nie wiem, innych konsol albo cokolwiek, jeśli będę potrzebował. Ja zawsze staram się mieć jeszcze jeden dodatkowy albo dwa dodatkowe kable na wszelki wypadek gdzieś w przewody, wiem o tym, będziecie narzekali pewnie. Staram się zawsze mieć jeden lub dwa dodatkowe gdzieś na boku, dlatego że zazwyczaj są mi potrzebne, zazwyczaj do czegoś się przydadzą, albo komuś pożyczyć, albo cokolwiek. To jest jakby już dla mnie totalnie normalne, że zawsze mam ich troszkę na datek, bo też z nich dużo korzystam. To nie jest tak, że ja mam jedno urządzenie, które działa pod przewodem HDMI. Mam ich zazwyczaj znacznie więcej. To jest chyba logiczne. Chociażby dwa moje monitory, z których jeden działa aktualnie chyba jest podpięty pod DisplayPort mojej karty graficznej. Chyba, i to jest chyba mój monitor po lewej, jak się nie mylę. Źle mówię. Ten mój monitor po lewej jest chyba podpięty pod przy pomocy przewodu HDMI. Ten po prawej jest podpięty pod DisplayPort i dodatkowo ma drugi przewód HDMI, który właśnie idzie do przechwytwarki, która to potem idzie do Switcha. No, ten pan, może on nie jest jakiś wybitnie trudny, co, ale jest zdecydowanie ciężkawy. Wracając do samych drukarek termicznych, bo to troszkę zajęło. Znaczy troszkę mi zajęło teraz gadanie o innych rzeczach. Oła, dobra, muszę się wyleczyć. Jeszcze mam krwawienie wbite. Oła. Szybka apteczka, jeszcze jedna. Spróbujmy zobaczyć, czy są węgiel jakiś może. Okej, lotny węgiel, wieczny węgiel, może być cokolwiek. Niestety tego pana akurat średnio mi idzie jego tłuczenie, bo nie mam chyba żadnych słabych punktów
jakichś tutaj wykrytych. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Ucieczka. Ponownie. Leczenie, halo. Dziękuję. Wydaje mi się, że nie mam jakichś jego słabych punktów. Czy on w ogóle ma jakieś słabe punkty, jeśli chodzi o moją... o moją broń? Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że nie. Co? Drukarki termiczne. Więc tak, jednym problemem jest interpretacja tego języka ZPL2, ponieważ nie każda drukarka ma dokładnie taką samą jego interpretację, niektórym w ogóle brakuje totalnie których funkcji, niektóre w ogóle po prostu tych funkcji nie obsługują, jak na przykład, uwaga, taka fajna funkcja jak odstęp pomiędzy literami. Komuś się może wydawać, ej, ale przecież to żaden problem. Co to jest za problem, że mam literki bardziej ściśnięte lub mniej? Przy tak małych powierzchniach, jakie daje na przykład daje na przykład naklejka dana, powiedzmy 76 na 52 mm. To są takie akurat, na których ja najczęściej pracuję ostatnio. O proszę, dobra, zapomniałem, że Sinator, że jemu można właśnie rozwalić skorupę i potem będzie miał ten swój tyłek dosyć otwarty na nasze ataki. O Jezu, kolejna rzecz, tak? Najpierw przejęliśmy Ratianę, potem lataliśmy jej pomiędzy nogami i teraz jeszcze wchodzimy, wbijamy się w tyłek Sinatorowi. Cudowny odcinek. Genialne teksty. 10 na 10. Jako, że to są akurat naklejki, na których aktualnie pracuję, no to mogę o nich powiedzieć najwięcej, powiedzmy. Kurczę, jest on trochę... problematyczny do złapania. Okej, jeszcze nam ucieka, teraz co najgorsze. I tam nie ma za dużo miejsca, tak jak mówię. Szczególnie jeśli jakaś firma chce upchnąć dużo informacji, a zazwyczaj na takich naklejkach upycha się dosyć dużo informacji. Ponieważ stara się zminimalizować liczbę, jaka jest ich potrzebna, a zmaksymalizować liczbę informacji, którą możemy dać ludziom, czy to inżynierowie są, czy to są osoby w magazynie, czy klienci, czy ktokolwiek, tak? Gdziekolwiek chcecie to wykorzystać, przyjmijcie sobie, że te osoby muszą mieć pewne informacje. W zależności od tego, jaki macie system i tak dalej, no chcecie też, żeby nie trzeba było tych naklejek przeklejać 50 razy, prawda, żeby też zminimalizować koszty, a te paradoksalnie wcale rolka takich naklejek nie jest aż tak tania, szczególnie jeśli na przykład używamy ich na magazynie, no to jest to albo do wysyłki, no to jest to dosyć spory koszt, moim zdaniem. Patrząc na... mówię, no to ile tych naklejek jest w rolce, a ile się mniej więcej używa. Oczywiście też można powiedzieć, że firmy to mają pewnie jakieś tam deale i płacą za nie mniej. Ale ileż mniej mogliby oni za nie płacić? No ja zakładam, że nie aż tak dużo mniej. Co tym bardziej skłania mnie ku... niepotrzebnie wypiłem, potem się jeszcze przerzuciłem i straciłem całą moją metę leczenia, którą sobie tutaj zrobiłem przy pomocy mojej mikstury. Cudownie. Teraz mnie jeszcze ten Sinator tutaj walnął ładnie. Ja się potrzebuję wyleczyć, panie Sinatorze, proszę się odstosunkować do mojego poletka. Proszę sobie pójść z mojej mgiełki leczącej. No jestem ciekaw, zakładam, że mgła lecząca nie leczy tych potworów. W ogóle zwróćcie uwagę, im więcej HP mam, tym więcej jakby krwawienie mi zabiera. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, zobaczcie. Krwawienie się wydłuża wraz z tym, im więcej się leczy, więc krwawienie musi być procentową ilością naszego aktualnego HP, czy coś tego typu. O nie. Uff, dobra, było blisko, ale mało by mnie nie zemdlał. Okej. On się przeniesie pode mnie? Prawie, że. Próbował. Jeszcze raz. Ach, cholerka. Trzeci raz mnie już trafił. No nic, mój błąd. Więc to jest jedna z rzeczy, moi drodzy. Więc spróbujemy uknąć tam jak najwięcej informacji, stąd to jest akurat ważne, że mogę sobie zrobić bądź inny jeden odstęp czy drugi. Czy większy, czy mniejszy. Kolejna rzecz, to, która jest różna w różnych drukarkach, to jest na przykład interpretacja kodów QR. Są drukarki, które potrafią zrobić dwa kody QR różne i oczywiście one będą miały nadal tę samą informację w sobie, ale to też jest trochę dziwne. Nie wiem do końca, jak działa enkrypcja
rytuarze, czy enkrypcję, no chyba tak to można powiedzieć, tłumaczenie kodu QR na tekst, ale muszę się tym zainteresować, bo nie wiem jakim cudem dwie naklejki mogą być totalnie różne i dać ten sam, przepraszam, dwa kody QR mogą być totalnie różne i dać ten sam wynik. To mnie trochę zaskoczyło, muszę przyznać. Bo byłem pewien, że nie powinno się tak dać, ale najwyraźniej można. Można tak zrobić. Kolejna rzecz to na przykład jakość druku i wiecie, standardem powiedzmy. O, no, zobaczcie, tak utyka. Wolnie się porusza. Interesujące. Fajnie jest zrobione animacyjnie. Kolejną rzecz jest to, że dwie drukarki mogą mieć dosłownie ten sam poziom, powiedzmy, szczegółowości, tak? Mogą mieć podobny DPI. DPI nie tylko tyczy się, moi drodzy, myszek, ale również tyczy się właśnie chociażby drukarek. I możecie to sprawdzić nawet na swojej drukarce. Zakładam, że nawet wasza drukarka będzie miała taką informację, w sensie taka zwykła domowa drukarka. Jakie ma DPI? Dlatego, że DPI to dots per inch, czyli to ile jakby kropeczek zrobi na... W tym wypadku cal, według nazwy. I to powoduje, jaka jest jakby ogólna jakość druku, jak bardzo czasami żywe są kolory. Oczywiście to też zależy od tuszu i tak dalej, to jest więcej elementów, które w to wchodzą. No drukarki termiczne działają tak, że one mają całe dwa kolory, czyli jest to albo czerń, albo biel. Gdzie biel jest podstawowym, czerń pochodzi od głowicy, która się nagrzewa i powoduje, że aktywuje się pewien element w tych naklejkach, który zmienia ten kolor z czarnego z białego na czarny. Nie do końca działa jak wypalanie, ale nagrzewanie, właśnie tak jak mówię, powoduje tę zmianę koloru. I pomimo tego, że dwie drukarki mogą mieć dokładnie to samo DPI, paradoksalnie jakość ich wydruku może być bardzo różna. I to jest kolejna kolejny z absurdów. I mówię, w porównaniu do drukarek takich konwencjonalnych, powiedzmy, takich przeciętnych, które macie w domu, może wam się wydawać, że ej, to ma sens, tak? Więc przed chwilą sam tylko powiedziałeś, że w zależności od drukarki, w zależności od tuszu i tak dalej, jest różnica, może być różnica w jakości tego druku, w jakości kolorów, czy w tym, jak żywe są kolory. W szczegółowości i tak dalej, tylko no właśnie, te drukarki, one mają, tak jak mówię, jednym ich kolorem jest czerń albo biel i innymi ich kolorami, przepraszam, jest czerń albo biel, nie potrafię się dzisiaj wypowiadać. I no, gdzie w takim razie można by było szukać winnego? No wydaje mi się, że jedynie w głowicy, która to wszystko wygrzewa. I w tym, że nie jest w stanie, nie wiem, nadążyć, albo przy na przykład niewielkich czcionkach z jakiegoś powodu masakruje ich jakość. Tylko w takim razie, dlaczego ma dokładnie to samo DPI, co inna drukarka, tak? Nie wiem, mam dużo pytań, za mało odpowiedzi dla was, jeśli macie zamiar mnie o to pytać, ponieważ ja pracuję z nimi tylko po części. O, proszę bardzo, mam animację. A. Z jakiegoś powodu brakło tutaj napisów. Fiorene! Dajżowy deska! Dajżowy da. Czołsa taj ga kikoo shimashita node. Demukai ni. Fiorene-san! To jest, wow, to było zaskakujące. Jestem ciekaw, czy to był efekt tego, czy to był efekt Malzeno, czy czegoś innego. Bo to wyglądało, jakby rzeczywiście ta rana coś u niej powodowała. Plus podobało mi się to, jak przechodziła kamera w pierwszoosobową perspektywę. To było zaskakujące, ponieważ tego się nie spodziewałem po Monster Hunterze. Nie spodziewałem się, że zobaczymy coś z pierwszej osoby. Dobra. Ale moi drodzy, na chwilę musimy odstawić ten temat, który zaczęliśmy już dawno temu. Fiorene jest nieprzytomna. Bahari, czy to z powodu rany zadanej przez Malzeno? Nie chodzi o samą ranę, ale o to, co się w niej znajduje, a konkretnie truciznę. Jeśli nie reaguje na leczenie, nie jest to zwykła trucizna. Zgadza się. Dziwne, że przy pierwszym badaniu nie było jej tam.
Ale gdy zbadałem fioryn później, znalazłem substancję prawie identyczną jak trucizna z zębów jadowych kurio. To ta sama substancja, która wywołała szał u potworów. To główna przyczyna całej tej katastrofy. Więc nasuwa się kolejne pytanie, co nie? Wiesz, o czym mówię, prawda, Lipki? Dlaczego znalazłem truciznę kurio w ranie zadanej przez Malzeno? Cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. W ciele Malzeno płyną soki kurio. Mówiłem, że będzie tam jakaś synergia pomiędzy nimi. Z jakiegoś powodu nie wywołuje to umal szału, a jedynie zwiększa jego siłę. A to z kolei daje kurio większą pożywkę. To pasożyty żyjące na koszt Malzeno i wilk syty i owca cała. Innymi słowy, to symbioza. Malzeno i kurio wykorzystują siebie nawzajem. U potworów, które do tej pory zbadaliśmy, trucizna kurio wchłania się do krwi, więc nie dało się jej wykryć. Ale u ludzi nie dochodzi do pełnego połączenia, więc analiza rany Fio nie pozwoliła mi to wykryć. Teraz mamy odpowiedź. Okres czasu do widocznego efektu u Fiorain jest podobny jak w przypadku ukąszonych potworów. Jestem pewny swojej konkluzji. Martwi mnie jednak to, że wcześniej na to nie wpadłem. Okej, przepraszam. Troszkę... Dawanie tego głosu, nie wiem, zostaje mi ten głos przy Baharim. Wydaje mi się, pomimo tego, że jego głos w grze jest znacznie głębszy i tak dalej, podoba mi się bardziej ten taki nie wiem, skrzek szalonego naukowca troszkę. Tak, pechowa okoliczność, podobnie jak brawura Fiorain, ale cóż. Ja jestem za wszystko odpowiedzialny. Zignorowałem te anomalie i pozwoliłem na ten rozwój rzeczy. Tym jest prawdziwe niebezpieczeństwo, kurio. Uderzają z zaskoczenia i jest za późna reakcja. Nawet ukończone potwory nie wiedzą, co się dzieje, dopóki nie stracą kontroli. Czy możemy jakoś pomóc Fiorain? Lipki, jest taki wiwariański lekarz, nazywa się Tadori. Wiele lat temu, po tym jak Malzeno spustoszył królestwo, pojawiła się straszna plaga. Doktor Tadori opracował skuteczny lek i ocalił wiele istnień. Ciągle podróżuje i nikt nie wie, gdzie można go znaleźć, ale ma w Kamurze starego przyjaciela, kupca Kagero. Może Kagero wie, gdzie znaleźć doktora? Okej, czyli co, będziemy musieli pójść do Kagero, no to wychodzi. Tak, widzicie, mamy porozmawiać z kupcem Kagero. Okej, Dawid, co jeszcze pogadajmy z Galeusem? Zanim zakończymy odcinek. Lipki, jesteś niesamowity. Zapracowałeś na ten kwit swoją codzienną służbą dla królestwa, okej. To jest po prostu znowu kwit kolejny. I o dziwo, zobacz, nie mamy za dużo rzeczy tutaj do zrobienia. Paradoksalnie, nic nie wzywa nas tutaj bardziej w Elgado. Nie, no, jest jedna osoba, ale to jest pewnie, tu pewnie chodzi o tę rudę, prawda? Super, może w końcu uda mi się dopracować mój pomysł. Dzięki, łowco. Już powiedziałem Minel, jak ulepszyć układziałko. To jest twoja nagroda. Sprawdź ją. Okej, fajnie. Skoby do gara plus 10 talonów ubioru. Jeżeli mi było to jakoś wybitnie potrzebne. Dobra, moi drodzy, no to co? Wiecie co? Na sam koniec. Wybierzmy się jeszcze do Kagero. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. I co możemy zrobić dla Fiorain. Gdzie znajdziemy tegoż mężczyznę, ale zobaczcie, w ten sposób przerzucili to na jeszcze jeden. Będzie na pewno jeszcze przynajmniej poziom 6. Tym wszystkim. Konnichiwa. Witaj w domu, Lipki. Mam nadzieję, że dobrze ci się wiedzie, Elgado. Słyszałem, że Fiordin, siostra Rondaine, została zraniona. Czy chcesz mnie zapytać o kogoś? Doktor Tadori to mój drogi przyjaciel, jeden z niewielu ocalałych po zniszczeniu mojej ojczyzny. Od tamtego czasu tylko piszemy do siebie. Nie zabawia długo w jednym miejscu i często szuka ziół do leków. W ostatnim liście wspomniał, że wybiera się do dżungli. Myślę, że możemy założyć, że nadal tam jest. Jeśli spotkasz się z Tadorim, możesz przekazać mu wiadomość. Jej wysokość wiedzie wspaniałe życie w Kamurze. Odwiedź nas i spróbuj jej smacznych króliczkowych dango. Ja tutaj mam pewną sugestię, okej. Będzie wiedział, o co chodzi. Lepiej, żeby usłyszał to od ciebie, niż otrzymał na piśmie. A przy okazji, mistrz Utsushi właśnie miał wyruszyć do Elgado, aby cię spotkać. Chciał o czymś z tobą porozmawiać. Dobrze byłoby się dowiedzieć, o co chodzi. Okej, jeszcze muszę z Utsushi pogadać. Pamiętacie, jak powiedział, że królowa jest... czy królowa robi dango? Yomogi jest zdecydowanie człowiekiem, tak? Jak widać po uszach, więc o kogo mu chodzi z tym dango? Czy jest tutaj ktoś jeszcze? O kim nie wiem? No nic. Dobra, wie co? Jako, że musimy znowu wrócić do Elgado, niestety, bo tak będziemy latali w jedną, w drugą stronę. A nie, to jest centrum zgromadzeń. Okej, myślałem, że on już wyruszył do Elgado. Tam go spotkamy. Dobra, spakowany i gotowy do drogi. Czas ruszaj do Elgado w odwiedzi... Co? Nie wierzę. Właśnie się do ciebie wybierałem, a ty się zjawiasz tutaj. Niezły instynkt, szefie. I jeszcze lepsze wyczucie czasu. Mam ci do pokazania nowe przełączane umiejętności. Niektóre z nich są oparte na umiejętnościach Królewskiego Orderu. Na pewno je pokochasz. Mogą się bardzo przydać na polowaniu. Będziesz atakować jak nigdy dotąd. Poćwiczmy na obszarze treningowym. O, dobra. Pilne zdanie, tak? Przepraszam, że cię zatrzymałem. Ruszaj.
Czekaj, wiesz co, jeśli wybierzesz się do dżungli, to może zarejestrujemy to zadanie. Jako zadanie, otrzymasz nagrodę po zabiciu atakujących cię potworów. No, to do roboty. Okej, dostałem mocna równowaga, tyłość i skartowane ostrze ducha, księżycowy zbiór. Okej, sporo nowych umiejętności, z których nie będę korzystał, ponieważ na razie trzymam się umiejętności, które mam. Może kiedyś sobie je przetestuję, ale nie w chwili obecnej. Na razie lubię, tak jak mówię, to co mam i jest mi z tym dosyć wygodnie. Dobra, moi drodzy, ale w tym miejscu zakończymy. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fajnie się Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest rozwój kanału. Ja w międzyczasie między odcinkami to spróbuję sobie jeszcze nieco ekwipunku ulepszyć, wiecie. Wrzucę sobie może coś z tej Ratiany, może uda nam się akurat trochę ten ekwipunek, jak mówię, ulepszyć. Wydaje mi się, że mamy go na całkiem fajnym, w sensie znalazłem sobie całkiem fajny build, zobaczymy jak będzie z jego poziomem. Wydaje mi się, że jak będziemy w tę stronę szli, to będzie naprawdę, naprawdę spoko. A tymczasem żegnam się z wami, moi drodzy, do zobaczenia, do następnego i na razie.